załadunek papierów Niemczech. Takie wysokie rolki nieciekawe są. W ogóle mi się one nie podobają. Tutaj już Niemiec przede mną przygotowuje swoją naczepę. Ja jestem zapobiegawczy, już mam przygotowaną pasy przewieszone, ale i tak będę musiał chyba jeszcze trochę pasu wyciągnąć. Muszę też wyciągnąć gumy antypoślizgowe, bo na podłogę pójdą najpierw maty antypoślizgowe, później pas, jeden albo dwa, zależy od rolki. No i oczywiście jeszcze kątowniki na pasy, żeby nie uszkodzić papieru. Trochę pracy będzie z tym wszystkim. Bardzo wysokie są te rolki. Oni mi tak je postawili, bo tylko będzie ich 8 i są bardzo ciężkie, no to muszą rozstawić towar. Także nie będą mi na ścianie siedziały. I to mnie bardzo denerwuje, bo przy hamowaniu to nie tyle co się przesunie, ale może się przewalić. I dlatego pierwszą rolkę dałem aż 3 pasy. A resztę wszystkie po 2, ale to i tak mi się wydaje, że no niby są, niby to się trzyma, ale jakby coś miało się stać, będę musiał bardzo ostrożnie z tym jechać. Niestety. I takie wysokie. Jak poprawnie zabezpieczyć ładunek? No więc przede wszystkim, nawet jak to jest papier, niektórzy kierowcy wożą papier bez pasów. Oczywiście można wozić, wszystko można wozić bez pasów. Ale tutaj najlepiej jest położyć pod palety maty antypoślizgowe i dać tyle pasów, ile się da, najlepiej. No i oczywiście kątowniki. Ja tutaj już sobie wszystko przygotowałem, zahaczyłem, idę na bieżąco razem z kierowcą. Kątowniki są u góry. Tutaj się dosyć łatwo pracuje, bo czasami są takie właśnie długie odstępy. Nie będę musiał rozwalać plandeki z boku, żeby spiąć. No, znaczy będę musiał, bo nie wszystkie tak wyjdą, ale w miarę możliwości staram się być na bieżąco i robić wszystko po kolei. I mówię, jak da się maty antypoślizgowe pod palety plus pasy, wtedy żadna inspekcja nie doczepi się, bo widać, że jest to wykonane fachowo. I co? No i że po prostu ładunek... Przeważnie wychodzą na dwa kątowniki, na dwa rogi, ale czasami tak jakoś dziwnie towar się układa, że trzeba założyć 3. Tak jeden po środku, żeby nie zniszczyć oczywiście. Czasami tak wyjdzie, że właśnie jedna paleta nie będzie spięta, bo ta plandeka tak jest skonstruowana, że nie wszędzie ma oczka. I oczka akurat nie wychodzą na tej palecie. Palety są małe, ale paleta przed nią i za nią jest spięta. I to wszystko jest razem dociśnięte, także to nie będzie żadnego problemu. To się nie ruszy. I nawet jak zatrzymacie jakakolwiek inspekcja drogowa w Niemczech, czy we Francji, czy no szczególnie w Niemczech, bo Niemczech do tego największą wagę przywiązują, nie doczepią się do tego, bo jest to poprawnie. Podsumuję. Maty, pasy, kątowniki. Tak jak już skończę spinanie i ładowanie, wchodzę sobie i patrzę na moją dobrze wykonaną pracę, dla takiej własnej satysfakcji.